Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, moi drodzy. E, dzisiaj będzie nieprzyjemnie dosyć. Jest to nieprzyjemnie nie tylko dla firmy Organic, ale i dla mnie. Niestety będę musiał ponarzekać troszeczkę. Znajduje się na stronie Domina, jak widzicie. W ogóle nie zwróciłem uwagi tutaj na pewną informację. Dostałem tą informację od Was, że. WG uprawia tak zwane dziadostwo, i to dziadostwo musi być tutaj szerzej, że tak powiem, przekazane za pomocą tego filmu i mojego kanału, moim zdaniem, bo takie sprawy trzeba nagłaśniać. Jak wiecie, ja w filmach wiele razy chwalę grę World of Tanks, chwalę Wargaming, naprawdę uważam, fajna gra, odnieśli sukces itd. itd. Natomiast są takie momenty, kiedy muszę zrobić filmik wręcz odwrotny. I to jest właśnie taki, jeżeli ktoś nie lubi, jak ktoś narzeka na WG, to może już sobie w tym momencie wyłączyć, ale ja i tak muszę tego typu materiał zrobić. Moi drodzy, dziadowanie, co to takiego jest? Otóż to jest to, co tutaj mamy, z czym tutaj mamy do czynienia. Ha, od czego by tu zacząć? Muszę zebrać myśli. Od razu wam powiem, że na trzeźwo tego nie robię. To znaczy, źle, na gorąco tego nie robię. Bo jak tylko dostałem od was cynk, że taka tu jest informacja. Ja no na to w ogóle nie zwróciłem uwagi. Yy, to nie chciało mi się wierzyć po prostu, no bo. No, bo nie, po prostu, bo takich rzeczy się nie robi. No, takie rzeczy nie przechodzą, zwłaszcza wśród braci e, ogólnie pojętej internetowej, bo szybko wiadomość się rozniesie przecież. <grytanie> Także od rana już zdążyłem się dobrze najeść, e, napaliłem sobie w piecyku, e, troszeczkę pociąłem drewno na opał, tak żeby się wyładować, i teraz już na spokojnie <grytanie> zrobię ten film. A o co chodzi? Chodzi o tak zwane dziadostwo moi drodzy. Otóż tak, z okazji Czarnego Piątku WG podwyższyło ceny czołgów, żeby sprzedawać je po promocyjnych cenach. I tak na przykład STA2 podrożało z 7400 na 8700, CDC z 7500 na 8900. Słuchajcie, tego typu zagrywki, zaraz wytłumaczę Wam, bo niektórzy może nie wiedzą o co chodzi i po co się je robi. To jest Najgorsze, właśnie dziadowanie, jakie może być i wprowadzanie w błąd, tak naprawdę klienta, nie bezpośrednio. Nie można zarzucić, że ktoś tu kogoś oszukał, natomiast no, ogólnie, jak podejdziemy do sprawy, to na pewno e, zajarzymy o co chodzi. E, z okazji Czarnego Piątku wprowadzono tak zwane czarne edycje czołgów. Moi drodzy, jak wiecie, ja tego nie popieram. A jeszcze jedna rzecz, rzecz e, dotyczy konsoli żeby nie było że tu na pececie zobaczymy chyba że na pececie też takie coś odstawią. Oczywiście te czołgi nie różnią się niczym oprócz tego, że mają czarny kamuflaż i jeszcze dodatkowo chyba zarabiają doświadczenia zamiast 50% to 75%, taka niby jest ta e, dziwna rekompensata. Natomiast jeżeli chodzi o czołgi premium, wiadomo, że tutaj o zarobki bardziej nam chodzi. Tam yy, ten, to szkolenie załogi plus 25% na dłuższą metę nie ma aż takiego znaczenia. Ojeny. <ścoughs> yy, po pierwsze, wypowiem się na temat czarnych czołgów, ponieważ na PC-ta też już są przygotowane. Yy, WG, mimo tak ogromnej ilości pracowników, nie wiem nie nakłoniła żadnego do zrobienia normalnych skórek. Ja rozumiem, jest czarny piątek. Można było zrobić jakieś ciekawe oznaczenia tych czołgów, żeby to fajnie wyglądało. Po prostu dziabnęli je czarnym sprejem i każdy będzie mógł sobie prawdopodobnie taki czarny czołg kupić. Ponieważ dzisiejsza łatka, jak to jest napisane, dodała trzy specjalne czołgi. Czyli T-34B, pewnie od Black, szwarc Panzer. 58 i IS6B. Mam nadzieję, że z okazji następnych ład nie wejdzie Schwarz, przepraszam, Weis Panzer C na przykład i T34R, czyli RED albo jeszcze coś innego. Niestety. Ta moda przychodzi do pc z konsoli. Na konsoli już to jest zadomowione, stąd prawdopodobnie mamy te Patrioty, Liberty i tak dalej, i tak dalej. A co do skórek, to jest sa ta sama zagrywka, która jest w Obsidianie w Armored Warfare czyli, że zwykły pojazd się bierze, nakłada się jakąś skórkę. Tu jest chociaż czarny, już wolę czarne niż z mordą rekina, ale prawdopodobnie. Jak już te liberten dostaliśmy i Patriota, to WG też pójdzie w tą stronę i zacznie dawać takie oczo, wiadomo co, <laughs> czołgi. I w końcu za 2-3 lata, jak ktoś z was wejdzie do bitwy, to połowa czołgu będzie jakaś pstrokata, we flagi narodowe będą nam jakieś koguty na tym, jakieś wróble, bociany może i jeszcze inne barżanty na przykład. Jak wiecie, moje podejście jest niezmienne. Czołg... W różnych wersjach z malowaniem jestem w stanie zaakceptować, ale niech to będą jakieś oznaczenia jednostek, które na przykład gdzieś tam walczyły. A skoro czołg nie walczył w II wojnie światowej, no to w jakiejś jednostce, do której miał być skierowany, która by go dostała, gdyby wszedł do produkcji, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to by było fajnie. Kamuflaże to samo. Niestety postanowili, jak widzicie, zrobić czarną farbą. A teraz troszeczkę o tym. Otóż okazuje się, że WG zastosowało ten sam dziadowski schemat, którego naprawdę żadna firma nie powinna stosować, ponieważ on zwiększa sprzedaż i kasiora na koncie rośnie, natomiast zupełnie proporcjonalnie maleje szacunek gracza, szacunek klienta, bo my jesteśmy przecież klientami dla firmy, która to wprowadza. Wiadomo, że firma chce zarobić, ale podniesienie cen tuż przed planowaną obniżką cen z okazji na przykład tego czarnego piątku jest. Zagraniem tak niskich lotów, że po prostu nawet nie wiem, jak to nazwać. Kiedyś już zrobiły coś takiego ślimaki, czyli Gejin. Pamiętacie pewnie, jak wrzucili jakieś zestawy na Steama, tam szykowały się jakieś obniżki, oni po prostu podnieśli przed obniżkami ceny. Pamiętam to doskonale, ponieważ robiłem materiał i bardzo psioczyłem Także tym razem, żeby sprawiedliwości stało się zadość, również nie pozostawiam ten tego tematu bez żadnego odzewu. Po prostu jest to dziadostwo, no. Nie wolno tak robić, ponieważ no chyba że nie wiem, w ogóle mają w dupie opinie graczy i yy, dzieje się to na zasadzie, że a pogadają, pogadają i tak kupią, prawda? Ja żadnego czarnego czołgu na pewno nie kupię. Niech nikomu z Was czasem nie przyjdzie pomysł, żeby mi jakiś prezent robić i czarny czołg dawać. Absolutnie, od razu powiem, jeżeli ktoś mi kupi, bardzo dziękuję. Wiadomo, że jest to gest szczodrobliwy i tak dalej. Natomiast po prostu będę klikał, że prezentu nie przyjmuję. Ten czołg wróci na Wasze konto, ponieważ nie zamierzam, kurka wodna nawet. 50 groszy przykładać do tego typu akcji. Jeżeli w WG nauczymy, że takie coś spływa po nas jak woda po kaczce, to po prostu ciągle będą to robić. No. Dlatego chcą te czarne czołgi. Niech wprowadzają plus 25% do wyszkolenia załogi, podobno to daje, ok, w porządku, natomiast takie manewry, że ob, podwyższą cenę, żeby później obniżyć, a tu jeszcze jest jeden, jedna fajna rzecz, zobaczcie, że nawet po obniżce podobno jeden z czołgów wychodzi drożej. <laughs> to, jest, to, są, to są jazdy takie dla mnie kompletnie niezrozumiałe, naprawdę. To już jest takie, jakby nie wiem, jakaś firma, jakby ktoś na chleb nie miał, no i coś takiego zrobił, bo musi zarobić, czy coś z okazji tego czarnego piątku. Okej, okay, no, no zrobił, niech tam sobie kupi. No ale chyba na chleb mają panowie z WG. Bardzo, ale to bardzo mi się takie coś nie podoba. I za każdym razem kurka wodna, jak taka akcja wejdzie. Gdzieś na serwer, to będę robił o tym filmik, żeby ludzi o tym poinformować, ponieważ jeżeli ktoś nie wie o tym, że ceny zostały podwyższone i myśli sobie: A, w Czarny Piątek kupię sobie jakiś czołg, bo będzie na pewno taniej, wchodzi na stronę, patrzy, jest obniżka, dobra, kupuje. No to to jest nie w porządku, prawda? Bo ten ktoś wcale nie musi wiedzieć, że ta cena była podwyższona przed. W cudzysłowie, bierzemy słowo obniżką tak zwaną. Także dupa, kurka wodna, dwuja na szynach dla WG za tego typu ruchy. Mam nadzieję, wielką nadzieję, mimo tego, że bardzo dobrze im życzę, to mam nadzieję, że ta akcja spotka się z tak negatywnym przyjęciem, że nigdy więcej już takich ruchów nie zastosują. Już wolę kurka gołębie, żeby malowali na czołgach i sprzedawali takie czołgi. Niż takie z kasą jakieś dziwne pojazdy. A te 25% tam ekspa to dobra. Jeszcze jedna rzecz, taka tylko zobaczcie, że dosyć ciekawy pojazd się szykuje. Nie wiem, czy to będzie jakaś nagroda. Nie mam pojęcia. Ale znalazł się taki czołg. Chrysler K. Już chyba kiedyś było troszeczkę o nim, ale tutaj są dane i są one dosyć, dosyć ciekawe. Zwłaszcza jedna rzecz: niestety, pancerz, no bo chyba w takim pojeździe chodzi o pancerz, jest kiepski. 120 mm z przodu, nie wiadomo ile tutaj jest pod spodem. To nie jest dobrze. Wieża jest naprawdę fajna, ale z racji takiej budowy pojazdu. Niestety, ma tylko depresji, chyba, uwaga, 6 stopni. Działo bardzo dobry czas celowania, 0,36 celność może być, DPM 1800 to jest ósemka, więc może być. Najciekawsza rzecz w tym czołgu to jest moc silnika. 1200 koni przy 60 tonach daje nam 20 koni na tonę, <grym> co jest, no spodziewamy się, że jak takiego kloca widzimy, to on będzie niesamowicie nieruchawy, tymczasem odwrotnie, 20 koni na tonę. Ale za to na 35 na godzinę tylko jedzie do przodu, czyli na pewno tych 20 koni nie będzie w stanie wykorzystać. A opory gruntu ma całkiem ciekawe, muszę Wam powiedzieć, naprawdę bardzo korzystne. Także pojazd ciekawy, mam nadzieję, że będzie on nagrodą na przykład w jakichś misjach osobistych. O, już dawno powinni dać pakiet misji osobistych, albo wyskoczą z nim pewnie pod koniec lutego, czy tam pod koniec stycznia, albo na święta dadzą. Nie wiadomo, być może no nie, teraz szwedzi wchodzą, więc może żadnych misji nie będzie. Do końca roku mamy szwedów, a później dadzą nowy pakiet misji, bo te misje zawsze tam napędzały, wiadomo. Ilość graczy. Dobra, to tyle. Wiem, że chaotyczny troszeczkę news, ale naprawdę się zdenerwowałem, bo kurcze, no czy to się naprawdę opłaci? Zwiększy się ilość kasy, wiadomo, że ludzie bardziej zobaczą obniżone ceny czołgów, to kupią, ale, ale opinia pozostaje pogorszona niestety. Także Lipa, jak dla mnie, oczywiście, tak jak mówię, to dotyczy konsol i te czołgi dostały plus 25% do EXPA, natomiast są to czołgi premium do Licha, więc tylko szkolenie załogi tutaj wchodzi w grę. Nie podoba mi się to. Musiałem się wyżalić i przede wszystkim musiałem Was o tym poinformować. Sprawdzajcie ceny na miesiąc przed tego typu, nie wiem jak to nazwać dniami jak Czarny Piątek żebyś później wiedzieć, czy rzeczywiście ta obniżka to jest prawdziwa obniżka. Ja na to w ogóle nie zwracałem uwagi do tej pory, ale od dzisiaj będę zwracał uwagę. Myślałem, że jak godziny to zrobiły, to się z bardzo nieprzychylnymi komentarzami wtedy spotkało. To WG czegoś takiego nie zrobi. A tutaj, Bach. Niespodzianka. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.